tym tematem pojawia się pewien problem, mianowicie często w tej chwili te kościoły zaczynają być kościołami pomocniczymi, dlatego że bardzo często tam, gdzie był kościół drewniany, pobudowano kościół nowy, murowany. Często jest to w bliskiej odległości, nieraz no, dzieli te kościoły kilkanaście metrów i pojawił się problem użytkowania tych drewnianych kościołów, zabezpieczenia tych kościołów przed zniszczeniem. I tutaj z wielką pomocą właśnie przyszło nam towarzystwo Pro Natura, które rzeczywiście no, zaangażowało się oczywiście w ochronę przyrody, ale też przy okazji skorzystała też ochrona zabytków sakralnych, skorzystały zabytki i kilkanaście już w tej chwili kościołów i cerkwi otrzymało właśnie to nowe zabezpieczenie w postaci dachów, co jest ogromną pomocą też dla ochrony zabytków w naszej diecezji. O tym, że właśnie to budownictwo drewniane, sakralne zajmuje no szczególne miejsce właśnie na tym terenie. To w ogóle dlaczego to budownictwo tutaj jest tak częste? Dlatego, że przede wszystkim znakomity materiał występuje tutaj. No właśnie ja nie uściśliłem, że te 1200 drewnianych kościołów to kościoły budowane na zrąb. Na tym terenie nie występuje praktycznie w ogóle budownictwo szkieletowe, natomiast tutaj na tym terenie kościoły buduje się na zrąb. I właśnie te wszystkie nasze kościoły to są kościoły budowane na zrąb. O tym, że jest to rzeczywiście no, wyjątkowe budownictwo, świadczy fakt, że w 2003 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO wpisano 6 kościołów drewnianych z terenu Beskidów, świątynię w Binarowie, czyli 4 kościoły z terenu Małopolski, Binarowa, Bliznę to akurat z terenu Podkarpacia, Dębno, Małopolska, Haczów, to jest Podkarpacie i jeżeli jesteśmy przy Haczowie, to trzeba wspomnieć, że jest to prawdopodobnie najstarszy zachowany drewniany kościół w Polsce z trzeciej ćwierci XIV wieku. Trzecia ćwierć XIV wieku, tak datowany jest ten kościół. Oczywiście on uległ rozbudowie, natomiast zachowały się fragmenty belek, fragmenty polichromii z tego pierwszego kościoła. Także no, ten kościół według tradycji no, uważany jest za najstarszy, chociaż tak naprawdę udokumentowany najstarszy kościół jest z Borówku z 1439 roku, czyli no, nieco później, ale to jest dokument już archiwalny, natomiast nie mamy jakiegoś dokumentu, tylko badania właśnie konserwatorskie o tym. No. Kolejny kościół to jest Lipnica Murowana. Dolna. Murowana. Dolna, no nie jest tam. Dolnej też. Murowana, ale administracyjnie parafia Lipnica Murowana, parafia. Panie dyrektorze, to się diecezja chyba lepiej zna. Administracyjnie nie ma administracyjnie należy. Tak, ale parafia Lipnica Murowana. I jest to jedyny kościół, który jest kościołem na liście UNESCO wpisany na terenu diecezji tarnowskiej. W 1991 roku diecezja została nieco pomniejszona tutaj o te tereny południowej Polski i zabrano nam Winarową, Sękową, także rzeczywiście takie bardzo, bardzo piękne obiekty. Historycznie należały do diecezji tarnowskiej, a teraz tylko Lipnica jest tym kościołem właśnie. To jest kościół pod wezwaniem świętego Leonarda. To też świadczy właśnie o starym wezwaniu. Wszelkie wezwania kościołów, którym patronuje Leonard, to są bardzo stare obiekty. To kościół w Sękowej. No i właśnie to jest ten fenomen tego budownictwa, tutaj łączenie drewna na zrąb. Tak to mniej więcej wygląda, chociaż te zaciosy są różne, w zależności od regionów. Ale tak wygląda to łączenie. Ze względu na ten świetny materiał właśnie to jest możliwe. I właściwie te kościoły w
minionych latach jeszcze, jak czytasz jakieś opracowania z lat 80., 90. XX wieku, to uważano, że kościoły drewniane to jest budownictwo ludowe, że to jest właśnie coś ludowe, czyli mniej wartościowe, mniej cenne. Okazuje się, że nie można utrzymać już takiego twierdzenia. Kościoły rzeczywiście były budowane od samego początku przez zawodowe cechy ciesielskie, czyli budowali te kościoły po prostu fachowcy najlepsi, zawodowi cieśle. Trzeba też najlepsi wawóc przycinali. Wycięli, bo już nie ma. Już nie ma. A już nie ma, tak? No i w ogóle tej chwili już nie ma. Od XIV wieku nie dorosły. Ja myślę, że rzeczywiście widzę to z pełną odpowiedzialnością, że mamy tutaj trochę problem właśnie z tą sprawą, jeśli chodzi o drzewa i właśnie szacunek do drzew. No, jest to temat taki trochę dla nas kłopotliwy i przykry. Staramy się właśnie chronić jak potrafimy. Nie zawsze nam to rzeczywiście wychodzi. Myślę, że to też jest. Myślę, że moglibyśmy z pomocy Państwa skorzystać, żeby uczulić właśnie naszych duszpasterzy na właśnie ten temat ochrony przyrody, która, jak się okazuje, może iść właśnie wspólnie z ochroną zabytków. Tak, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że właśnie to jest taki typowy kościół tutaj z tego terenu. Właściwie czym charakteryzuje się ta bryła tego kościoła? Mianowicie węższe i krótsze prezbiterium, nieco szersza nawa i tutaj ten kościół w szyku ma wieżę, ale tak nie wyglądały kościoły właśnie te najstarsze z XIII, XIV, XV, jeszcze XVI wieku, nie miały wież. Wieże do kościołów drewnianych zaczęto dobudowywać dopiero na przełomie XVI i XVII wieku. Właściwie w tym czasie, XVI-XVII wiek, buduje się mniej kościołów, bo już ta sieć parafialna jest bardzo gęsta. Dochodzi do rozbudowy kościołów i właśnie takim charakterystycznym elementem, bez którego trudno wyobrazić sobie kościoły drewniane, są wieże, ale to jest element bardzo często wtórny w kościołach, znaczy po prostu później dobudowany. I właśnie co też świadczy o tym, że ta architektura nie jest architekturą ludową. Między innymi właśnie zakończenie bardzo często prezbiteriów trójboczne świadczy, że inspirowano się architekturą murowaną. Po prostu inspirowano się architekturą murowaną gotycką. Zresztą forma tego kościoła, strzelistość form, właśnie to trójboczne zakończenie prezbiterium świadczy o tym, że właśnie inspirowano się bardzo często gotykiem. I właśnie tak wyglądały te kościoły do XVI wieku. Tak. Jeżeli już jesteśmy przy tym kościele, to warto zwrócić uwagę, że otacza bryłę kościoła, otaczają soboty. Według takiej tradycji, często, którą nawet spotykamy w literaturze, mówi się, że te soboty, jak sama nazwa mówi, służyły do ochrony wiernych, którzy już w sobotę przychodzili do kościoła, ponieważ mieli bardzo daleko do kościoła i już w sobotę przychodzili do kościoła, nocowali tutaj znajdowali schronienie pod tymi sobotami. Ze względu na klimat i w tej chwili na te najnowsze badania historyczne raczej nie o to chodziło, jeśli chodzi o budowanie sobot. Oczywiście to, ta ochrona wiernych, myślę, że też wchodziła w grę w jakiejś mierze, ale tak naprawdę to chodziło o ochronę zrębu, ponieważ najbardziej narażone na zniszczenie były belki zrębu, czyli te belki spoczywające bezpośrednio na fundamencie. Nie stosowano wtedy materiałów izolacyjnych. No i dlatego bardzo często te belki spoczywały na jakichś małych kamieniach, nieraz bezpośrednio nawet na ziemi, dlatego najbardziej były narażone na zawiłe ocenie, dlatego te soboty właśnie pełniły taką rolę ochronną kościoła. To jest właśnie to takie trójboczne zakończenie. No i jeśli chodzi o wystrój kościołów, to takim bardzo ważnym elementem są bardzo piękne malownicze polichromie. Te kościoły są po prostu pięknie wewnątrz malowane, polichromowane. Często na ścianach tych kościołów znajduje się cała Biblia Pauperum, czyli ogromne bogactwo ikonografii, treści teologicznych, liturgicznych. No i to jest taka osobliwość właśnie tych kościołów. Też właśnie inspirowano się architekturą gotycką i przykładem jest portal właśnie ostrąkowy w kościele w Dębnie. To też świadectwo właśnie takich gotyckich inspiracji.
Tutaj w Wilkowie też spotykamy taki łuk tudorowski, też taki ostrąg, też inspiracja właśnie gotykiem. Kaplica w Moszczenicy wyjątkowa, jeszcze o niej będę mówił, ale też proszę zwrócić uwagę, że kaplica jest z końca XVII wieku, jest rzadkim nawiązaniem do architektury murowanej właśnie w takiej formie centralnej, to kaplica na planie sześcioboku, ale z jakiegoś starego obiektu, najprędzej może z jakiegoś wcześniejszego kościoła, wymontowano portal, właśnie który ma taki charakter pośredniego grzbietu, to też świadczy, że kaplica XVII-wieczna, ale portal najprawdopodobniej właśnie jest starszy. To wnętrze kościoła w Biesiadkach, takim obok polichromii, ważnym elementem wystroju kościołów są belki tęczowe i na belkach tęczowych krucyfiks. I właśnie teraz, kiedy czytamy dokumenty papieża Benedykta XVI, zachęca do tego, żeby właśnie, kiedy odprawiana jest liturgia między wiernymi a celebrantem, a kapłanem odprawiającym mszę świętą, żeby był Chrystus ukrzyżowany. Bardzo często jest taka tendencja właśnie w nowoczesnych kościołach wprowadzania między celebransem a wiernymi właśnie krzyża, żeby wierni jakby mogli wpatrywać się w krzyż, bo ofiara eucharystyczna jest powtórzeniem właśnie tej ofiary krzyżowej. I to już było właśnie w tych kościołach drewnianych. Wierni uczestnicząc w mszy świętej mogli wpatrywać się właśnie w tego ukrzyżowanego Chrystusa na belce tęczowej. No i oczywiście bardzo ważnym elementem wystroju są ołtarze szafiaste, tryptyki po prostu. Tutaj w Wiltnicy Murowanej w latach 90. doszło do kradzieży tryptyków. Te potem po kilku latach znaleziono te, na szczęście te gotyckie tryptyki. To jest właśnie ołtarz ze świętym Leonardem w tym środkowym polu. No, po odnalezieniu ołtarza zabrano do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Właśnie przy okazji zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, ponieważ tam bardzo dużo sztuki Beskidu znajduje się właśnie w Tarnowie, w Muzeum Diecezjalnym. Między innymi te... Proszę bardzo, co to znaczy retabulum? Retabulum ołtarzowe, czyli to jest cała ta nastawa. O, jest właśnie, czyli nastawa ołtarzowa, synonim retabulum ołtarzowe. I właśnie w tej chwili są, mimo że obiekt jest wpisany na listę UNESCO, to jednak są tam ołtarze, które są kopiane po prostu tym oryginalnym. No oczywiście tutaj bardzo takim częstym też elementem tych malowideł polichromii są cykle pasyjne. Bardzo często spotykamy na ścianach drewnianych kościołów właśnie malowane drogi krzyżowe, tylko że droga krzyżowa w 14 stacjach to jest dopiero koniec XVIII, początek XIX wieku. W naszej diecezji biskup, już nie pamiętam, który w 1832 roku wydał decyzję, że we wszystkich kościołach diecezji mają znaleźć się stacje drogi krzyżowej, 14 stacji drogi krzyżowej, droga krzyżowa w 14 stacjach. Tutaj pomysłowość artystów była o wiele większa. Często tych stacji jest 20-25, między innymi takie sceny, które mało nam się kojarzą, na przykład tutaj mamy taką słabo zachowaną, ale scenę topienia Chrystusa w Cedronie. Widzimy żołnierzy przytapiających Chrystusa, kiedy prowadzili go właśnie z Góry Oliwnej na przesłuchanie przed Sanhedrynem. Żołnierze Chrystusa przytapiali w Cedronie, męczyli go, czyli ta pomysłowość artystów była niezwykła. No, znakomite właśnie są to przedstawienia właśnie świetne na Wielki Post. Często artyści posiłkowali się grafikami, dlatego bardzo nieraz podobne są te polichromie w różnych kościołach. O tym, że inspirowano się grafikami, świadczy też teraz ten obrys taki bardzo mocny. To kościół w Wieliczce, już późniejsza polichromia Detmajera, znakomita właśnie polichromia, taka już nowa polska, świetnie też zachowana. O, właśnie tutaj już ten... Bezpieński, tak. Detmajer. Bezpieński. Tak, te wieże mają taki charakter obronny, te wieże iswicowe, iswica, no, też taki element też gotycki, mogły też pełnić taką funkcję obronną właśnie
Znakomite. No też często te kościoły były przebudowywane, dobudowywane w Gromniku, na przykład na przełomie XVII-XVIII wieku dobudowano taką sześcioboczną wieżę. Też takim trochę problemem konserwatorskim jest to, że często te kościoły malowane są jakimś mazidłem, takim konserwowane. To chyba też jeszcze pozostałość po minionych latach. Tak naprawdę najpiękniej patynuje się po prostu drewno, które jest naturalnie po prostu się starzeje. Bez takiego konserwowania, są też środki bezbarwne, a tutaj właśnie widzimy takie nieraz bardzo, bardzo czarne, brzydkie te drzwi kościoły. Jest teraz w tej chwili, jeśli chodzi o konserwację kościołów, to jest taka tendencja do tego, żeby przywracać naturalne pokrycie kościołom, ponieważ tak naprawdę kościoły od samego początku były kryte albo słomą, albo kryte były gontami. Tutaj na naszym terenie też często ściany były pokrywane gontami. Oczywiście to pełniło taką rolę izolacyjną, też taką rolę no, też ozdobną, estetyczną. No, gdzieś na początku XX wieku, w końcu XIX wieku pojawia się na tych kościołach blacha, ale rzeczywiście dzięki tej blasze, temu pokryciu, no, te kościoły po prostu do naszych czasów przetrwały w minionych takich biednych trochę latach. Dzisiaj jest ta tendencja powrotu do gontu. Wyjątkiem jest właśnie ochrona przyrody, kiedy konserwator zabytków wyraża zgodę na to, żeby też mógł, no, pokrywać kościoły też blachą, no, najlepiej właśnie taką blachą miedzianą. Tutaj mamy taki przykład właśnie tego problemu, o który zasygnalizowałem, budowania kościoła jednego obok drugiego, Kruszlowa, właśnie miejsce, skąd pochodzi słynna Madonna z Kruszlowej, no i nowy kościół i stary kościół. No, wygląda to nie najlepiej, między innymi kościół w Grywałdzie, przez taką bliskość murowanego kościoła nakładania się w Grył, nie znalazł się na liście UNESCO. No, ale jest właśnie problem z tymi kościołami, jest nowy kościół, wierni nie widzą potrzeby nieraz jeszcze użytkowania takiego kościoła. Próbujemy wynaleźć jakąś funkcję dla takiego kościoła. No, bardzo umiłowali sobie drewniane kościoły nowożeńcy, na przykład w Lidnicy Murowanej czy w innych miejscach. No, nieraz są kolejki do tego, żeby móc zawrzeć tam ślub właśnie w takim miejscu. Czasem też taki kościół może pełnić rolę no, pogrzebową, jakąś taką pomocniczą, ale koniecznie musi być jakaś funkcja, ponieważ jeżeli kościół nie ma żadnej funkcji, to po prostu bardzo szybko ulega destrukcji, jeszcze szybszej niż gdy właśnie jest użytkowany. No i też pomaga to w ochronie zabytków. Mieliśmy takie wypadki, kiedy dokonano właśnie kradzieży w kościele, skradziono bardzo cenne wyposażenie kościoła, ponieważ był nieużytkowany, dopiero kradzież stwierdzono po kilku tygodniach, no i oczywiście poszukiwania wtedy są bardzo trudne. To znakomity kościół Piwkowej z piękną poligromią, znajduje się na cmentarzu. Jeden z najcenniejszych właśnie kościołów. Podole również znakomity, jeden z najstarszych kościołów. Piękny, tak, to jest właśnie tutaj ten kościół z znakomitym wnętrzem. Ale proszę zwrócić uwagę, że te kościoły chociaż powstawały w różnym okresie. I w XV, XVI, XVII, teraz w XVIII wieku mają podobną bryłę. Po prostu powielano tą formę gotycką. Po prostu te ci ściśle przekazywali tą tradycję budowania kościołów z jednego pokolenia na drugie pokolenie. I dlatego ta tradycja tak długo była, aż właściwie do XIX wieku przekazywana. Grywałd też, no, jeden z najpiękniejszych kościołów, świetnie poddany konserwacji. Jeszcze raz ten szyk. Jastrzębia, taki przykład rozbudowy kościoła z początku XX wieku. Tutaj ta część, która jest obniżona, kalenica, to nawet dobrze zaznaczono w bryle, że ta część jest obudowana. Jeszcze trzeba być. Biodłownik właśnie, to jest ten kościół, gdzie obok stoi nowy kościół, rozkradziono praktycznie ołtarz, no i stwierdzono to wręcz dopiero po kilku tygodniach, że obiekty zostały właśnie skradzione. Tych kościołów jest no, bardzo, bardzo dużo. Rajbrod. Ale znowu wybrakowali obok. No właśnie, też brzydko, bardzo, bardzo blisko. Moszczenica Niżna, młoda parafia z lat 80. XX wieku, ale znajdowała się w dobrach klarysek i kościół stary. Ale to nie ma za tych proboszczy, że tam nie robili? Ale czego? No właśnie, że nie budowali nowych kościołów po starych. Czyli nadzoru kredytów. Jest to problem. To znaczy, ja osobiście, którzy z naszego można powiedzieć, którzy z czasu przeszły dokonany. To się już stało, bo praktycznie ta fala budów kościołów już się zakończyła. No to nowe można dziewięćdziesiąte. I
Na pewno idealnie byłoby, gdyby te kościoły były oddalone od siebie, wtedy część ludzi mogłaby chodzić do tych drewnianych kościołów i byłoby łatwiej je utrzymać. No właśnie, tutaj też takie piękne planowanie jest, że... Tak, i tutaj właśnie kiedyś pierwotnie kościoły, wieże były nieco odcięte od bryły. To też przykład właśnie, jak bardzo stary jestem. Bo właśnie tutaj jest ciekawy przykład, drzew jeszcze niedawno tak wyglądał. No właśnie, a teraz też drzew. No tak nie miało. Teraz palmy zostały. Raz, drog, dęb, jeszcze raz. No, a nie wiem, czy ja się nie cofam. Cofa się, co? Tak, właśnie, przepraszam. Z tego to wielki postęp. To znaczy, nie, no nie było maszyny. Mamy też architekturę nie tylko, bardzo często kościoły drewniane, to jest, no, najczęściej znajdują się gdzieś tam na prowincji, gdzieś daleko od głównych szlaków, ale są wyjątki, między innymi kościół Matki Bożej Szkapleżnej w Tarnowie na Burku, bardzo no, kochany przez mieszkańców Tarnowa. Obok właśnie kościołów bardzo często powstawały też drewniane dzwonnice, przykładem dzwonnica w Bochni, też w Wojniczu. No to są to po odbudowie już jest. Tak, w latach 80. ta dzwonnica została spalona, podpalona najprawdopodobniej i w tej chwili została odbudowana. Podobnie ławczyca, to był ostatni pożar drewniany architektury w naszej diecezji. W Wigilię już 2-3 lata temu ktoś podpalił właśnie tą dzwonnicę i już też została odbudowana. No, te kościoły bardzo często są poddawane konserwacji, teraz kościół w Biesiadkach niedawno, bardzo malowniczo, piękne bryły, no znakomicie. Właśnie to jest kościół, kiedy zmieniono pokrycie z blachy na grunt, wygląda to świetnie. No też jest to pomocne w ochronie zabytku przed pożarem. Łatwiej w razie jakiegoś pożaru, nieszczęścia chronić taki kościół i ratować, że jest to w ogóle trudne, bo strażacy mówią, że 15 minut po rozpoczęciu pożaru już nie ma czego gasić. Ale w razie jakiegoś pożaru łatwiej jest, ponieważ blacha też pełni taką rolę na takiej czapy, która nie pozwala na gaszenie kościoła. No to taki przykład, właśnie tak jak mówiłem Państwu, gotyk jest powtarzany do XIX wieku w architekturze drewnianej, natomiast barok bardzo powoli przebijał się do architektury drewnianej. Mamy bardzo mało barokowych kościołów, ale ten barok często zaznacza się w takiej formie, takich cebulastych wieżyczek. No często nieraz wspaniałe też okucia spotykamy, to też właśnie te soboty. Bardzo, bardzo malownicze i piękne. Tak jak mówiłem, właśnie sztuka nowożytna, renesansowa, barokowa bardzo jest mało obecna w architekturze drewnianej. Przykładem jednak takiego wyjątku jest kaplica pasyjna w Moszczenicy. Bardzo mały obiekt na cmentarzu. Kiedyś był częścią w ogóle obiektu sakralnego. Tu się wtórnie znalazł, ale kiedyś znajdował się kościół parafialny. Obok była ta kaplica pod wezwaniem uwięzionego Chrystusa. Ta piękna poligona, którą Państwu pokazywałem, a wewnątrz figura Chrystusa usłupa. I służyło to misterium pasyjnym. Kiedyś w dawnej Polsce do soboru trydenckiego, sobór trydencki trochę przyhamował, ale były bardzo popularne takie, no, taka teatralizacja liturgii. Były piękne przedstawienia, procesje. Liturgia była teatrem. Z czymś potem sobór trydencki walczył, ale właśnie temu służyło właśnie wybudowanie tej kaplicy. Zresztą ona pełniła rolę takiej właśnie kalwarii. Nie wszyscy mogli pozwolić sobie w tamtych czasach, zresztą dzisiaj też, do pielgrzymowania do Ziemi Świętej, więc takie nawiedzenie takiej kaplicy było formą pielgrzymowania do Ziemi Świętej i nawet można było zyskiwać za nawiedzenie takiej kaplicy właśnie odpusty. No to jest taka maleńka kalwaria, taka kalwaria ze Brzydowska, a duży to jest kościół, właśnie już obecny parafialny. Duży odpust. Ale to zaczął mówić o tym, że ona miała tam elementy barokowe, tak zabierało się? Ona się tak, w formie, po prostu forma jest na planie sześcioboku, jest to nawiązanie do kaplic grobowych murowanych. W czasach renesansu zaczynają powstawać kaplice, dobudowane są do kościołów kaplice murowane na planie kwadratu albo też sześcioboku, które często pełniły rolę mauzoleów, rodów właśnie. No, przykładem jest kaplica Zygmuntowska. Ona dała inspirację. 1517 kaplica Zygmuntowska na Wawelu dała inspirację do właśnie... I potem każdy można władca chciał mieć takie miejsce spoczynku, jakie miał. Przykładem też takiej kaplicy jest kaplica Świętej Małgorzaty na Zwierzyńcu właśnie w Krakowie.
tylko widać, to jest inna forma ośmiowoku. No nie ma ta kaplica polichromii. No i kolejnym takim z tego naszego terenu przepięknym obiektem jest kościół w Szalowej, kościół pod wezwaniem świętego Michała. Jest to barok w drewnie. Kościół, który właśnie też walczymy o to, żeby znalazł się na liście pomników historii, bo UNESCO jest lista pomników historii, chcemy, żeby ten kościół się znalazł, bo jest jednym z najcenniejszych drewnianych kościołów. Powstał na początku XVIII wieku i jest odwzorowaniem architektury barokowej, murowanej, o czym świadczą właśnie te wieże. No i wspaniałe wnętrze, znakomite, ze wspaniałymi rzeźbami, polichromiami. Też tutaj znajduje się jedyna tapeta francuska, papierowa, właśnie ściany. Pokryte są tapetą. To jest tapetą? Też tapetą, papierową tapetą. Jedyna w Polsce papierowa tapeta. Też takim przykładem kościoła, właśnie kościół w Jasienicy Rosiennej, też kościół, który inspiruje się barokiem. Łososina Górna właśnie to kościół, który też zyskał nowy dach dzięki Pro Natura właśnie. Też bardzo, bardzo piękny, malowniczy kościół. Jeszcze w Tarnowie obok Burku jest też na Pelikówce kościół drewniany, może o mniejszej wartości, ale jest. Mamy też architekturę drewnianą tutaj w pobliskiej Krynicy, na Górze Parkowej, kaplica właśnie też o takiej formie centralnej. Taka kaplica, można powiedzieć, zdrojowa. Czyli Krzyżanowice, Pogwizdu, no to wszystko, Polna, to wszystko, no, kościoły naszej diecezji, Kamionka, chyba jeszcze stare zdjęcie, teraz już wygląda lepiej, rozdzielne. No, tych kościołów jest po prostu cała masa. No, to kościół Dobrej, bardzo duży, też właśnie z tego gigantycznego nowego kościoła. Z wielkim trudem parafia przystępuje do prac. To artykuł oczywiście spotykamy też na Podhalu. No i oczywiście też przykładem takiej architektury drewnianej jest styl zakopiański. Koniec XIX, początek XX wieku szukano jakiejś architektury narodowej, no i właśnie wymyślono też ten styl zakopiański. Uważano, że on może być tym stylem właśnie narodowym. Tutaj właśnie końcowa, jeżeli możemy się zatrzymać, mianowicie to jest jeden z ostatnich kościołów drewnianych, który powstał w naszej diecezji, jeżeli w ogóle nie ostatni drewniany. W latach 30. XX wieku powstał typowy projekt kościoła drewnianego. Już nie bawiono się wtedy, żeby jakoś, no nie było może słabły te już te cechy ciesielskie i dlatego Zdzisław Mączeński, taki znany polski architekt, dał pomysł kościoła, który potem powielano Wysowej, Konsylowej i jeszcze jedna miejscowość poza naszą diecezją, gdzie są trzy takie same kościoły. To jest przykład takiego typowego budownictwa lata 20. Ale jak widzimy, ciągle inspiracja przeszłością. Ropa, też ciekawy przykład takiego XVIII-wiecznego kościoła, połączenia architektury drewnianej, architektury murowanej. Do drewnianego kościoła dobudowano portal murowany i wieże. No i też gigantyczny nowy kościół, problem konserwacji tego kościoła. Sobolów to też przykład takiego znakomitego kościoła, który został poddany konserwacji w jednym czasie, 2 miliony złotych, zakonserwowano w tym kościele wszystko, taki projekt unijny i jest to przykład kościoła parafialnego, rzadkiego kościoła właśnie parafialnego. No i też po prostu wielkie straty ponosi właśnie przez pożary w latach, w 1984 roku w Libuszy koło Biecza. Spalił się jeden z najcenniejszych drewnianych kościołów ze wspaniałą polichromią, ze wspaniałym wyposażeniem. Było to najprędzej podpalenie. Spalił się gotycki tryptyk, spaliła się XVI-wieczna polichromia. No i odbudowano ten kościół. Właściwie czasem się zastanawiam po co, bo powstał w międzyczasie nowy kościół. No i drewniany kościół stoi w takiej formie, nie wiadomo co z tym zrobić. Bo to co najcenniejsze już nie ma, czyli wyposażenia, no i te opalone belki, tyle zostało z tego starego kościoła. To jest właśnie ten kościół w Libuszy, natomiast Rożnowice, też kościół barokowy, bardzo cenny, Kobiecza, spalił się, jest nowy kościół, no i tak wygląda właśnie problem, ale bardzo cenny właśnie, też odwzorowanie w drewnie właśnie barokowe. No i na naszym terenie mamy te 30 kilka cerkwi. Najczęściej są to cerkwie w stylu zachodniorękowskim, cerkwie trójdzielne,
czyli najniższe prezbiterium, następnie nawa, no i wieża, czyli takie mamy narastanie form, bardzo malownicze, to jest cerkiew w stylu zachodnio-łebkowskim, najczęściej reprezentowana na terenie naszej diecezji. Trzeba powiedzieć, że te cerkwie diecezja tarnowska przejęła po grekokatolikach najczęściej i trzeba powiedzieć, że dzięki diecezji naszej, dzięki no, wiernym rzymskokatolikom, łacinnikom, te cerkwie po prostu zostały ocalone, ponieważ na Podkarpaciu często te cerkwie były opuszczone, uległy całkowitej destrukcji, zniszczeniu, a właściwie na terenie naszej diecezji wszystkie cerkwie zostały uratowane przez to, że te miejscowości zostały nasiedlone, cerkwie zostały przejęte przez wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, którzy dbali o te cerkwie. No, przykładem właśnie tutaj Andrzejówka, przykładem też, nie wiem czy będę miał słuchać, Wierchona, który ksiądz Stanisław właśnie jest. Te cerkwie były niesamowicie malownicze, malowano między innymi tą architekturę, to też takie charakterystyczne było dla tych cerkwi łękowskich, no i też mamy ich sporo tutaj. To są wszystko cerkwie w stylu zachodnio-łękowskim, ale też właśnie widzimy, czasem pojawiają się jakieś inne formy cerkwi. Są takie parafie, gdzie księża mają, parafie mają utrzymane dwie albo trzy cerkwie, między innymi złockie. Trzy cerkwie. Tutaj właśnie też jest kilka takich parafii, które rzeczywiście to ogromne wyzwanie, bo architektura dubna, jeszcze stara fotografia. Tak właśnie wyglądała ta cerkiew, no a wygląda dzisiaj zupełnie inaczej, znakomicie. To przykład cerkwi huculskiej z Gładyszowa, to taki rodzynek na naszym terenie, pewna rzadkość. Cerkiew huculska, czyli inspiracje właśnie bardziej na wschód. No właśnie Jastrzębik też już inaczej wygląda dzięki Pronatura. Królowa Górna też inaczej wygląda dzięki właśnie tej wspaniałej pracy towarzystwa, które no, bardzo sobie cenimy. Ja to też jest taki projekt. Jest taki projekt, żeby wpisać też na listę UNESCO sześciu, tak jak wpisano sześć drewnianych kościołów, żeby wpisać sześć drewnianych cerkwi łękowskich na listę UNESCO. Znaczy, że kiedyś tam miałby się znaleźć Kwiatoń. Ale ja nie wiem, czy to się uda, ponieważ o tym się dużo mówi, ale Słowacy byli szybsi i wpisali. My startujemy z Ukrainą. Ukraina 6 cerkwi, my 6, ale mamy raczej małe szanse ze względu na to, że Słowacy mają podobną grupę cerkwi właśnie na swoim terenie. No te obiekty są tak malownicze. Ja mam pytanie, czy są tutaj takie dojmujące gatunki, z których drzew, z których budowano te drewniane konstrukcje? Tak, dokładnie się chodzi o technologię tego drewna, nie wiem, ale to chodzi o klasę drewna. No, jodłowe. Też wiem, że używano modrzewia. Modrzew był bardzo ceniony też, jako, ale też może bardziej do tego kładzień, do szalowania kościół. Już kończę, bo przepraszam, że to już jest przesada. To nie tak szybko. Piękne rzeczy są. Najcenniejsza chyba cerkiew, jeśli chodzi o wyposażenie, o wystrój, to jest cerkiewowcza koło Sejkowej. Polany, to jest parafia Beres, też dwie cerkwie. Bo to groźnik też by się miał znaleźć na tej liście. Bardzo słynne. No i drzewostan na rządku. No malowniczość tych obiektów jest niesamowita. Tam o, i tutaj mieliśmy cerkiew. Wierchowni się podpisane jest. Tak, no to zdjęcia. Tu pojedziemy. Tak to wyglądało, a Państwo zobaczą, jak teraz wygląda. Ale auka. Chciałem Państwu pokazać, jak jest przepiękna poligonia, ale jesteśmy w klimacie Wielkiego Postu, niedługo będzie się kończył, no, wspaniałe poligonie. O i właśnie tutaj chciałem też tutaj przy okazji powiedzieć, że kiedyś tutaj ksiądz obecny, ksiądz Stanisław,
pokusił się o taki projekt renowacji, restauracji nagrobków Łękowskich, które otaczają ten kościół. Spotkało się to z takim dużym uznaniem Urzędu Marszałkowskiego też, który przyszedł z pomocą. I rzeczywiście, no, świetna sprawa, że też pamiętamy o tym, że kto tu był kiedyś ten gospodarzem, kto tutaj mieszkał, kto wybudował ten kościół. I no, świetny pomysł, który no, tylko możemy naśladować właśnie. Wojkowa nasza słynna. Złocki jest też takim przykładem cerkwi właśnie innej formie, taki eklektyzm. Nawet mówi się, że to jest przykład takiego nacjonalizmu w sztuce, w architekturze. No, takie tendencje nacjonalistyczne tam w latach 20., 30. Węgrów były duże i między innymi próbowano też wyrazić to w architekturze. I to jest przykład, po prostu czerpano inspirację no, tam z cerkwi wschodu, Rusi, z Bizansu. Tak, już kończę. No, wnętrza ikonostasy, no, to jest ogromny temat, ale też chciałem pokazać Państwu przez tą mnogość tych fotografii, no, że to jest ogromne bogactwo. No, na przykład też współczesnej architektury sakralnej, takiej znakomitej. Może chciałbym tylko zakończyć wypowiedzią właśnie Jana Pawła II, błogosławionego Jana Pawła II. Właśnie, który napisał podczas konsekracji kościoła na Krzeptówkach Zakopanem, właśnie nie napisał, ale powiedział w Zakopanem 7 czerwca 1997 roku. Stoją mi przed oczyma te kościoły drewniane, coraz już rzadsze na całej ziemi polskiej, ale przede wszystkim na Podhalu i Podkarpaciu, prawdziwe skarby architektury. Wszystkie one powstały, podobnie jak wasz, w wyniku współpracy duszpasterzy i wiernych poszczególnych parafii, wspólnym wysiłkiem je budowano, aby mogły być w nich sprawowane msze święte, aby Chrystus Eucharystii był ze swoim ludem dzień i noc, w godzinach radości i uniesień, jak też w czasach doświadczeń, cierpień, nieszczęść, a także w zwykłych, szarych dniach życia. Tak, Amen. Przepraszam za to, naprawdę przesadzę.